W ostatnią niedzielę na scenie Centrum Kultury i Sztuki ponownie zaprezentowali się uczestnicy warsztatów gitarowych. Niedzielna prezentacja zorganizowana w ramach cyklu Uczeń-Mistrz była już drugim koncertem gitarowym w tym roku szkolnym. Cała seria wydarzeń prezentujących umiejętności początkujących muzyków uczęszczających na warsztaty w Centrum Kultury i Sztuki została zainaugurowana jesienią. Dotychczas oprócz młodych gitarzystów na scenie prezentowali się wokaliści i pianiści. Koncert gitarowy rozpoczął się występem mistrzów, czyli instruktorów Bartosza Paprota i Wojciecha Lipki. Następnie na scenie pojawiali się kolejno ich uczniowie Jakub Nowakowski, Błażej Kirszeinsztajn, Marcel Cylkowski, Szymon Babiński, Weronika Ciapka, Maksymilian Kozyro, Ewa Zalewska, Marta Kaczor, Olaf Dziak, Maciej Rząd i Miłosz Maćkowiak. Publiczność miała okazję usłyszeć m.in. Mały romans i Spacer z głową w chmurach Tatiany Stachak, Dla Elizy Beethovena, Yesterday Beatlesów oraz tradycyjną hiszpańską kompozycję El Vito.